Szukał sejfa Michał Kamil Sząszor, szuka także Michał Muklewicz i chyba Muklewiczowi wychodzi to nieco lepiej. Mądrze teraz od dolnej bandy atakuje żółtą Sząszor, ale liczył na zdecydowanie bardziej centralny kontakt z białej z jedynką. Efekt? No właśnie, może zobaczmy z innej kamery, z tej prawej, czy może zagrywać bezpośrednio żółtą kulę, czy musi szukać kombinacji? Tak, już wiemy raczej, że szuka kombinacji. Mierzył ją. O i przesadził. Co z jedynką? Będzie do zagrania. Czy do wbicia? No to już inna historia. Jeżeli nawet nie jest do wbicia, to wystarczy, wydaje się, zagrać na stopa i po trzech bandach odprowadzić białą nieco wyżej, żółtą nieco wyżej na stole, białą zostawić za siódemką, ale chyba odważnie ofensywnie chce Sząszor. Nie, to jest dubel. No to ładnie, efektownie, ale jaki to przynosi rezultat z gatunku tych niepożądanych, najdelikatniej mówiąc. No i dlatego będę się zastanawiał, czy faktycznie nie lepiej było zagrać sejfa, którego pobieżnie nakreśliłem. No, nie ma błędu. I nie ma też sejfa. Sejf natomiast powinien się przydarzyć teraz, bo niewiele potrzebuje Kamil Sząszor, żeby dokleić białą do czerwonej, odsyłając dwójkę gdzieś tam w okolice dziesiątki. Oj, 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 oj. No jest chyba dobrze. Sprawdza to dokładnie Sząszor. Sprawdzał to też Muklewicz. I wystarczy masę, tak uznał Michał. Jeszcze raz Sząszor, ależ dobrze to wymyślił. Szkoda, że nic z tego. Chociaż jeszcze pokłada nadzieję Kamil. Pewnie sprawdzał bardziej, czy można dwójkę wbijać, bo chyba nie mam wątpliwości, że dostęp do niej jest. Tego szukał właśnie Michał Muklewicz. Sprawdzał dokładnie, czy zostawiając mniej więcej tam szóstkę, białą za szóstką, można zbijać dwójkę. Udaje się, zapowiadał to na pewno. No i ma wątpliwości Muklewicz. Będzie sędzia chyba potrzebny, żeby ocenić tutaj błąd. Tak, szanowni państwo, ten
O, przystojny dżentelmen w białej koszuli, który przed chwilą wtargnął na stół, by ocenić zagranie Michała Muklewicza, to ja. Bardzo mi miło. No to dostaje w końcu szansę Kamil Szonszor w tej partii. No i dobrze, bardzo dobrze teraz, nie tylko samowbicie, ale znakomitą też pozycję do różowej kuli wypracowuje brązowy medalista Mistrzostw Świata Juniorów. No i niestety się skiepściło. Jeszcze próbował się ratować sejfem Szonszor, ale nie wyszło. Prawdopodobnie ma do wbicia nawet zieloną kulę Michał Muklewicz. Jednak nie sprawdza mojej tezy. Oj, no właśnie. Jednak, proszę zwrócić uwagę, coś tam się schowało. To będzie dobry. To jest kapitalny save Kamila Szonszora. I wierzę, że zagrany z premedytacją. No i chyba nie zostawi teraz gry Muklewicz. Jest do wbicia ta szóstka, ale czy zaryzykuje Szonszor? Cóż, gdyby chciał chować białą za dziewiątkę, no to raczej... w razie niepowodzenia prawie na pewno zostawi grę. Zaryzykował, ufa sobie. No, nie schował. Na razie takie tempo, żeby to plastycznie ująć się tej części partii, jak zbieranie nenufarów, chciałoby się powiedzieć, bo panowie tak powoli, zamaszyście, dostojnie kroczą wokół stołu i takimi delikatnymi dziubnięciami tylko zmieniają położenie kul. Upewnił się Szonszor, że przyda mu się jednak kij do skoków. Oj, widzieliśmy wyraźne puknięcia. Będzie dubel. Nie ma dubla. No i może się tutaj ustawiła kombinacja z brązową? Raczej nie. Jako że panowie wciąż zbierają nenufary, zajrzyjmy do grupy juniorów młodszych. Tomasz Krzysztofik jest zdecydowanie najszczęśliwszym zawodnikiem na ziemi, bo jako jedyny znalazł sposób na pokonanie Wiktora Zielińskiego, to w nagrodę w ćwierćfinale dostał kogo? Wiktora Zielińskiego. Znaczy, że Zieliński tak niekoniecznie lubi dwa razy przegrywać z tym samym zawodnikiem jednego dnia. No to powodzenia panu Tomaszowi. Lesia Gostafin, derby Dębicy, które jednoznacznie wskazują nam na kolejny medal zespołu z Podkarpacia. Kural Hajduk, tu będziemy mieli jednego debiutanta na podium. Klepacz Smul. No, czy będziemy mieli debiutanta? Chyba nie. Chyba Tomek Smul jest w stanie jeszcze raz wedrzeć się do strefy medalowej. A, czyli tutaj nie będziemy mieli debiutanta, co mi podpowiada Jennie Węgłowski, który pokonał na beście Rywa Zabrzalawę. No to ile możemy mieć debiutantów? Teoretycznie jednego, dwóch, trzech. A to znaczy, że... Może inaczej, co najmniej 10 juniorów młodszych skończy te mistrzostwa z medalami. Maksymalnie może ich być 12.
to ciekawe. No ciekawym faktem jest też to, że po trzech, w zasadzie po czterech konkurencjach, bo jeszcze drużynówka, aż 17 drużyn ma medale Mistrzostw Polski juniorów. 2-1 tymczasem Kamil Szonszor. No to 2-1 prowadzi Kamil Szonszor. No i panowie grę taktyczną uskuteczniają. Push out zagrał teraz Michał Muklewicz. Na Szonszor na pewno będzie chciał wykorzystać to skupisko Bill, które stoi mniej więcej w okolicach pola trójkąta. No i trzeba powiedzieć, że nie wykorzystał. Przypominam, że zawodnicy nie mogą kończyć partii po kombinacji. Mogą oczywiście z dziesiątką, oczywiście mogą zagrywać kombinację z kulą z niebieskim paskiem, ale wtedy dziesiątka wróci na stół, a zagrywający kombinację pozostanie w grze. Czyli tak troszeczkę snookerem to trąca. No to teraz możemy się spodziewać tańca wokół tego pola trójkąta. Od razu Państwu mówię, że jeżeli poproszą mnie ci młodzi ludzie, żeby teraz usunąć szablon, to zadzwonię po sędziego głównego. Skakać będzie naraz nad czwórką Muklewicz, no tak, musi to powiedzieć w zasadzie. Chociaż z drugiej strony, czy będzie w stanie pozycjonować, no duża ilość dolnej rotacji dałaby pozycję do czwórki, w zasadzie do kombinacji z dziesiątką. No to teraz cóż, dziewiątka, siódemka potem biała za dziewiątkę. Nic mądrzejszego nie wymyślili autorzy podręczników bilardowych w takiej sytuacji. Tyle tylko, że chyba nie doczytał do końca tychże podręczników Szonszor, bo zostawia możliwość niezagrywania trójki. No i znowu zbieramy nenufary. A może zajrzyjmy jeszcze do grupy dziewcząt, żeby nas nie oskarżono o szowinizm. No to poszukajmy tej grupy dziewcząt. Muklewicz teraz od bandy. Zapewne
prawie centralny kontakt chciałby osiągnąć. Tak jest, no gdyby był prawie centralny, gdyby zagrał troszeczkę też mocniej, no to większe byłoby chyba prawdopodobieństwo tego, że biała schowa się za dziesiątką i czwórką. A tutaj w grupie dziewcząt Ania Wolak już w już w finale. O, proszę bardzo, Sandra Mikołajewska, Spartan Chodów. Walczy o medal z Agnieszką Kolecką. No wczoraj się panie o medal potykały. No i Mikołajewska, proszę bardzo, sensacja. Pokonała Kingę Pietrzak. A Wiktor Zieliński już w półfinale. 5-1. No, było panie Tomku drażnić Wiktora? Było? Można było od lewej strony próbować awansować? Można? No, oczywiście żarty na bok. Zwłaszcza, że Kamil Szonszor przed szansą na 3-1. I to szansą z gatunku tych, których marnować nie warto. Teraz mocniej. Nie wiem, czy nie przesadzę. Tak. Zupełnie bezsensowne zagranie, wykonane tak, w takim rytmie jak to poprzednie. Tam to jednak pozycjonowanie do siódemki było konieczne do rozpatrywania w tych mocniejszych kategoriach. To zupełnie niepotrzebnie, a identyczną siłę nadał Szonszor. Próba sejfa za dziewiątkę czy wbicia. To wygląda bardzo dobrze. No to wybrnął. Nie wybrnął. No jest taka synergia błędów w tej partii, bo no cóż, lepiej by było, gdyby jednak nie wbijał ósemki, jak się okazuje, bo wtedy miałby szansę na sejfa, a tak, no też stawia sejfa, raczej odstawna jednak. Ale znudziła się zabawa taktyczna Muklewiczowi, próbuje dubla. Taka próba miałaby sens pod warunkiem, że będzie próbował pozycjonować na dziesiątkę, do której z górnych kieszeni mógł lewić, bo wtedy teoretycznie mógłby liczyć na sejfa, nic takiego nie ma miejsca. I zostawi tę dziewiątkę. No lepiej się nie dało. No dobry jakiś soczek się należy teraz od Szonszora Muklewiczowi. No a tak nie robimy, panie Michale. 3-1.
Muklewicz wrócił po przerwie, o którą poprosił. No i rozbił całkiem nieźle. No ale zwróćmy uwagę, jest tutaj kilka zagadek. Może tym razem podda 9 kul Michał Muklewicz, skoro dwie mu się udało. I przesadził, no to teraz trzeba by poddać partię. No i czyżby teraz dobry save, czy też... No chyba tak. No nie spieszy się Michał Muklewicz. Ale trzeba uczciwie powiedzieć, że o ile po zeszłorocznych Mistrzostwach Polski Juniorów utkwił nam w głowie obraz Michała Muklewicza grającego no bardzo wolno, tak teraz chcielibyśmy, właściwie nie chcielibyśmy, a zmuszeni jesteśmy zrehabilitować go, bo jego tempo gry jest całkiem dobre, ale pewnie wypowiadam to w złą godzinę i przekonują mnie o tym kolejne 4, może nawet 5 kółek wokół stołu. Nie. Faul taktyczny. No to ciekawe, czy Sząszor nie będzie chciał tego wykorzystać. No zapewne zagrał tak Muklewicz, że piątki nie da się wbić. A jednak, czyżby się pomylił? Muklewicz? Tak by wychodziło. Proszę bardzo, no to teraz jedną bilę poddaję. Muklewicz, 4-1. No to tak sobie Kamil Sząszor dzisiaj odbija za wszystkie porażki z Muklewiczem na tych mistrzostwach. Przypomnijmy, że do wczoraj było ich, były aż 3. Teraz jednak gubi białą z łzy w łzie. No i nikt ci nie zdejmie pani Michale Szablonu, więc nawet nie patrz w tę stronę. A układ dobry, o ile nie weźmiemy pod uwagę problemów z trójką. Zobaczmy powtórkę, co tutaj się wydarzyło.
No, nie najczęściej trafił ten trójkąt, chciałoby się powiedzieć. Minimalna niedokładność, która wyekspediowała białą do kieszeni. O co chodzi? Miała być ósemka. Miała być trójka do środka zagrania. Tu był chyba faul. Tak mi się wydaje, jeszcze z tamtej perspektywy wydawało się to bardzo czytelne. Mogę się oczywiście mylić, nie wiem, czy będzie szansa na powtórkę. Tak, już tej powtórki szukamy, bez względu na to, czy faul był, czy nie. No, Sząszor, no, ma taką sytuację, jakby faul nie było. Jeszcze może cofnijmy. Czyli podobnie jak i my, państwo też widzieli, że faulu jednak nie było. A może inaczej, bo tak jak i my, nie widzieli państwo faulu. Niech to zostanie między nami. Tymczasem faul czy też nie faul, no Kamil Sząszor. Właściwie dziwny to mecz, bo trudno powiedzieć, żeby Michał Muklewicz grał jakoś słabo. Oczywiście takie pomyłki jak ta poprzednia mu się przydarzają. Kamil Sząszor też popełnia błędy, a jednak za chwilę może prowadzić już 5 do 1.3 do 2 natomiast prowadzi Krystian Ćwikła i wychodzi na to, że Ćwikła się na poważnie wziął za odrabianie strat. A to dlatego, że przypomnijmy, on się późno włączył do tej... On później, późno się zameldował na podium. Dopiero za półmetkiem mistrzostw znalazł sposób na to, żeby awansować do strefy medalowej. A teraz ma realną szansę na mistrzostwo i na pewno łatwiej rozpatrywać inne nazwiska w kontekście potencjalnych mistrzów Polski, skoro w ich gronie nie ma Daniela Macioła. A teraz Sząszor chciał odważnie, wyszedł safe. Rozsądne to było zagranie, trzeba powiedzieć, bo na pewno liczył się z tym, że pomyłka może skutkować safe'em. Michał Muklewicz, przypomnijmy, złoto i srebro jak na razie. I tak już zupełnie bez wiary. Kamil Sząszor natomiast 3 brązowe medale jak dotychczas. Co znaczy, że... Ojojoj, ale z tej mąki to chleba nie będzie. Muklewicz wciąż ma teoretycznie szansę, żeby być najlepszym juniorem starszym na tych mistrzostwach, bo przypomnijmy, że Daniel Macioł ma 2 złota i brąz. Ale co nam chce zamanifestować Michał Muklewicz? Tak zachodzę w głowę, bo podchodzi i ciupie. Tak podejdę, uderzę. Znudził go już ten mecz. No co ciekawe, Kamil Sząszor no, nie ma niestety już szans na to, żeby Muglewicza w klasyfikacji tych multimedalistów przeskoczyć, bo nawet jeżeli Sząszor wygra, to i tak jedno srebro Muglewicza jest ważniej, warte więcej niż 3 brązowe medale Sząszora. No to tak końcowe odliczanie, szanowni państwo. Dobrze widzieć, że Kamil Sząszor nie zamknął się w sobie, nie zaciął się ze swoją grą, że półfinał to nie jest dla niego żadna bariera.
Zobaczymy, czy sobie tak skończy te mistrzostwa z przytupem. Najregularniejszy już teraz, to wiemy, na pewno jest wśród juniorów starszych, bo jako jedyny zdobył 4 medale. No, a czy okrasi to złotem? Zobaczymy. Na razie 6-1.